Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was. Dobra. Witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Ten będzie nieco krótszy, bo chyba w tym odcinku opuszczamy już niestety nasze kochane tą miejscówkę. Ale żeby zbyt długo jeszcze, chodźmy najpierw do pani zielarki. Pani zielarko, mam tu eliksir dla Leny. Mam eliksir dla Leny, to jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia, adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić, bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm, u niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Zgadzam się z Geraltem. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Dziękuję. Na łożu śmierci. Handlarz sprzedaje jakiekolwiek... Okej, dobra. Bo mi tu jedna osoba tłumaczy też, co jak w grze. 50 nowigradzkich koron. Dziękuję, dziękuję. I'm very, very happy. Tutaj. Pewnie, jak zwykle to bywa, w innym regionie będą inne... inne przysmaki, a w innym regionie będą jeszcze inne przysmaki. Tak? Opowiem ci jeszcze o Klarze. Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką. Jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? I don't know. Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Dziękuję. Czwarty poziom. Wait, czy to oznacza... Tak, mogę zbroję założyć, kurwa jego mać. Sorry, pod moje podekscytowanie, ale... Teraz jak będę tym ciął, klingą, kurna, potwory, to normalnie będą jeszcze przy śmierci srać ze strachu. No mam jeszcze jeden punkt, ten. Postać. Pójdźmy w... Więcej obrażeń lekkich i lecimy, dobra. Jeszcze od pani wezmę trochę. Nie, nie mogę, kurna. No i zarobiście, teraz pójdzie to na sprzedaż. No, a wracając. Jak ona mówi, że takie, że w każdej wsi się dzieją dziwne rzeczy, to aż... Nie mogę, pewnie. Tam w Białym Sadzie to tam Klara została, kurna, powieszona w studni. W wiosce Mysysława. Czyjegoś syna spalono na stosie, bo niby herezja, że Fortnite najlepszy. W tamtej wsi zgwałcili psa, bo ktoś jest zoofilem. Wszystko jest możliwe. Nawet, że Krasnal miał dwie kobiety, jak niczym Arab 11. A teraz pójdziemy stąd, póki jeszcze ona tego nie słyszy. Dobra. Rozumiem, zobaczmy, bo jest już ile minut? Hajdzie. 4. To mało. Nie może odcinek trwać 4 minuty. Zatem zobaczmy, czy mamy jeszcze jakieś zadania. No mamy ten poszukiwanie resztunku. Czyli czysta i przeczytaj list do wiedźmińskiego mistrza. Kolgirima. Dobra, zobaczmy, gdzie jest ten list. Kolgirima. O, to jest to. Do Iwara złe oko. Mistrz wiedźmińskiego cechu żmij. Odnalazłem wszystkie legendarne schematy naszego cechu. Wystąpiły jednak pewne komplikacje. Myślę, że odpoczę. Czy cholera nie wieśniacy zrobili sobie ze mnie kozła ofiarnego, skoro miał porwanie jakiegoś bachora, kasztelu przesłuchanie miejscowe, władyki żołnierze, zebrali mi schemat, powołali zwyczajowe tymerskie, list potu i z krwi, list do bestiariusza, dziękuję. Przeszukaj ruiny twierdzę Amaweta. Dobra, no to nam jeszcze zostało, to poszukamy tego rynsztuku. Szkoły żmi.
tego co pamiętam, chyba mi było mówione, że jest 7 szkół. W ogóle miałem kiedyś pomysł na to, żeby była kolejna szkoła. Znaczy, w sumie będzie, w Wiedźminie 4 będzie szkoła Rysia. Odpocznij. Ale na przykład taka szkoła Sokoła. Albo Orła, że wiecie, dla takich, co mają świetny wzrok. I coś, co by było w ogóle nie do pomyślenia w innych szkołach. Częściej używane są łuki i kusze, żeby bardziej nacechować to, że właśnie to celowanie, dobre oko do patrzenia, że Wiedźmini bardziej zwiadowczy, że najpierw przed rozpoczęciem walki, znaczy wiadomo jak każdy, ale mają lepsze oko do tego, że wiecie, zmysły. To by było akurat fajne. Ja bym w takiej szkole z chęcią był. Kurna, strzelanie z łuku, a potem dokończenie kurna mieczem srebrnych swoich dzieł, tylko pewnie miecz mógł być mniejszy. Dobra, jesteśmy przy twierdzy, tylko muszę tam wejść jakoś. O, jest akurat idealnie wejście. No i git. Teraz tam tylko wejść powoli. Oho, dezerterów mamy. Dobry. Da, dostałeś po dupie. Kolejni dezerterzy. Dzień dobry. Oho. Dostaniesz, kurna. Ała. No, to se teraz, kurna, ja ci mogę nasrać we flaki. No, dziękuję. Boże, to se nasrałeś, kurna. Teraz to ja ci mogę nasrać. Takie... O! No i super, zrobiłem kup sztala kasztaniarza na jego zwłoki. Jak teletubisie. Czekajcie, bo tam są jeszcze zwłoki tego typa. Nie! Nie mogę. Nie, nawet nie komentuję tego, Boże. Co ja zrobiłem? Teraz muszę znowu iść z tym rysztunkiem. A w dupie to mam. Gdzie jest najbliższy znak? Już tam nie jadę. Kurna. Żebym popełnił głupotę swojego życia. Za którą przepłaciłem życiem i expem. Cześć, płotka. Nie pytaj, skąd się tu wziąłem. Lepiej w ogóle nie pytać. Dobra, zobaczmy. Gdzie jest to miejsce? Nie, nie Vesemir. Gdzie to było? Bo ja zaznaczyłem to zadanie, czy nie? Zaznaczyłem teraz. I co było? Najpierw list mam przeczytać. Wypiję wodę, bo już po prostu sucho mi jest w gardle od tego, co tu się dzieje. Książki tu jest. To książki, to nie jest to. To jest w ekwipunku i to jest przy misjach i to jest to. Dobra. I teraz ruszamy na miejsce. To jest tutaj. I jeszcze raz. A ja chciałem tylko wziąć chłopa. No cóż, znowu go zabiję, no. Taki mi chyba przyświeca cel, żeby zabijać ludzi dwa razy, żeby poczuli podwójnie po prostu to, jak ich... dokładnie nie ich, mój miecz przechodzi przez ich skroń albo przez wszelakie inne części ciała i mają takie déjà vu. No nie, no znowu mi kurna się skasztanił na zwłoki albo odciął mi głowę, nie, wszystko jest możliwe. Dobra, jeszcze raz. Teraz, żeby nie popełnić tego błędu, tak zrobię i teraz chodźmy ich dobić. Nie dam ci odetchnąć, kurna. Giń. I kurna, pożegnaj się z życiem. Wy też się pożegnacie z życiem. Jest! Zarąbiście. Animacje, już mi się to podoba, dobra.
mogę wybaczyć to, co się wydarzyło. Gdyż była fajna animacja, jak chłopa przecinem w pół. Także jestem już happy. Za taką animację mogę jeszcze raz umrzeć, naprawdę. Ja lubię, jak on tu te finishery i ich zabija. O, no to zrobiłem. Czynności twierdzą, że to zupełnie że... Podejrzany Colgrim Wiedźm ze szkoły cechu brzmi... A, że z tym dzieckiem. Okej, czyli utopcy były winne zniknięcia tego chłopca. No to dobrze, że się to tak wyjaśniło. Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu brzmi. No i super, załatwione. Teraz... Nie! Nie, 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 nie. Już o tym nie rozmawiamy. Jak jest we don't talk about Bruno, to nie rozmawiamy o tym, jako mało się znowu nie zabiłem. Także... Cóż możemy zrobić? Która jest minuta odcinka? 11. No tak troszeczkę mnie to nie cieszy, bo jeszcze sporo zostało. A ja nie chcę, by ten odcinek trwał tak krótko. Zatem umówmy się, że 25 minut to jest takie maksimum w dzisiejszym odcinku. I może pójdziemy do jakiegoś pytajnika w pobliżu. O! Tu mamy parę pytajników, to możemy się nimi zająć. Że to jest idealny pomysł, żeby też przy okazji nie kończyć tego odcinka. Bo ja nie planuję tego odcinka tak szybko kończyć, bo ja chcę, żeby tu coś się jeszcze działo. O! Obóz! To dobrze. Boże, ich pięściami byli. Ja im daję takiego kopa. Ja im daję takiego kopa pięściami. Ała. Dobra, mieczem ich pobiję, bo tak troszeczkę zaczynam tracić HP. A kolejna animacja zabicia ich. O. O mój Boże. W tym odcinku jest więcej animacji niż normalnie, czy mi się wydaje? Chyba tak. O kurde. No to mi się to podoba. A tutaj jeszcze coś miałeś? Fajne skarby macie. Nie powiem. Czy tutaj coś jest? Kolejne znaki. A zobaczmy, co mi się w ogóle trafiło. Miecze. Kamień runiczny do siły ataku. To mi się podoba. Aż mi tak szybko miecz nie pójdzie. Moc znaku Igni. Dobra. Ty zaraz, tego mam założyć. Teraz to ja to posprzedaję i będzie hajsiwo. I może kupię kolejne części tej zbroi, bo mi się bardzo podoba. Tylko obstawiam, że to jest drogi biznes. Dlatego pójdziemy jeszcze gdzieś. Płotkę zaraz wezwiemy, jak będziemy już naprawdę... Naprawdę sporo... Daleko. Sporo daleko. Po prostu jak będziemy dalej od innych miejsc. O tak. Paczuszki. Mogę je zebrać. Dobra. Będzie przynajmniej troszeczkę różnych materiałów ciekawych. Mogę, żeby napiję się wody, żeby sobie... A nie. Teraz to mogę jeść jabłko. Dobra. Odładujemy sobie nieco. I to tak szybko? Myślałem, że coś jeszcze będzie. No to cóż. Mamy tu jeszcze sporo rzeczy po drodze, także... Poniku, chodź tu do mnie. Troszeczkę jeszcze pozwiedzamy. Bo troszeczkę pytajników jest, a potem zakończymy ten 6 odcinek właśnie pójściem już. Gule! Z chęcią was ubiję. Do widzenia. Ślepa gienia. Poczujecie sobie smak mojej nowej klingi. Podoba wam się? Będziecie ją odczuwać, kurna, dosyć często. Nawet się z nim nie pożegnacie ani na chwilę. O, tutaj jeszcze jest jeden ghoul. Chodź tu. Chodź, kurna, nie za płotem siedzisz. Panie Kalgul, no wracaj do mnie. Ale jesteś paskudny. No, jest paskudny normalnie. Aż widać po twarzy. A zatem kolejne miejsce. W którym przyjdą osadnicy. Aha! Miejsce święte, do którego mogą teraz sobie iść przychodzić ludzie. I zielarz jest, z którym mogę pogadać.
Zaraz może coś tobie sprzedam, bo w sumie tamta zbroja u jednego gościa mnie jara. Ja wiem, że można powiedzieć wiele, że ta zbroja i tak po jakimś czasie mi... Czego? Gówna psiego, nie no. Pokaż mi towary, co tu masz. Zobaczmy, coś co jest na tyle proszek alchemiczny. No sprzedam go tak z 6. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? Jajogryfa, pióragryfa. No z 2. Tutaj są składniki mutagenne. To troszeczkę, bo tamto to już lepsze mam te mutageny. Co ja tu mogę jeszcze sprzedać? Składniki. To jest w piwnicach, to tych nie. Z wilka wątroba, to dużo wilków pozabijam, to ten. Sadło to też. Kurde, szybko hajs nazbieram sobie na lepszą zbroję. Bywaj. Bywaj. No i super. Gdzie możemy teraz się wybrać? To jest dobrym pytaniem. My tutaj w sumie możemy się wybrać. Zatem chyba na piechotę pójdę. Kurde, to nie spodziewałem się, że tak jeszcze tutaj dużo pytajników jest do załatwienia. Ale widzę, że tu jest w pobliżu potwór. O nie, niedźwiedź. Niedźwiadku. Zaraz, ja muszę zobaczyć. Chyba nigdy jeszcze nie walczyłem z niedźwiedziem. No nie. I pytanie teraz, co jest takie dobre na niedźwiedzia? A, wszystko spróbujemy. Ty, podpalenie jest dobre na niedźwiedzia. Spalę cię, kurna, niedźwiadku. Będzie z ciebie dobry kebab z dziczyzny. Spal się. Żonka, złapałem dobrego niedźwiadka. Psie sadło. Oj, pfu. Niedźwiedzie sadło, ja pierdzielę. Nie było tego, nie. Góry, buty kawalerzysty, Więcej pancerza. Co se wezmę? Czy jest możliwość zdobycia z niedźwiedzia trofeum, czy nie? Bo byłbym... No nie, ale niedźwiedzie sadło już jest. Dobra, a coś alchemicznego się przyda? Niedźwiedzie sadło? Chyba do któregoś oleju, co nie? Nie, psiesa. Olej przeciwko zwierzętom. Wyśmienity na dodatek. To mi pasuje. Tylko potrzebuję tu sporo rzeczy. Ci w hybrydom, psie sadu, ale to tam wilki pozabijam, to jad. Wszystko się znajdzie. Dobra, na razie to walić i na razie weźmiemy sobie rdzeń. I kolejny punkt umiejętności, który wykorzystamy. Na czym? To jest bardzo dobre pytanie, ale mi się wydaje, że możemy pójść z tym i znowu o jeden z tym. A ty... Unikat, dobra. No to dobra, zobaczmy, czy jest tu coś jeszcze na tyle ciekawego, że moglibyśmy odwiedzić. Dobra. Uznajmy, że to będzie ostatnim takim miejscem, bo już mamy ile minut? 18, widzicie? Będzie trzeba wreszcie się stąd wynieść, to nie można tak cały czas tutaj biadolić i siedzieć. Dobra, ale to muszę wezmać po to mojego konika, Płotkę, chodź tu Płotka. Ach, jak ty ładnie wyglądasz z tym kurna gryfem na lewym boku. Tylko jeszcze bardziej prezentujemy naszą siłę. I to, że zaraz te utopce znikną, kurna, stąd. Znikać, trupojady. Znikać, kurna, mi stąd. Boże, no. Ile z wami można? Jeszcze po drugiej stronie są tam trupojady, ale zaraz się tym zajmę. Jasnoludzki spirytus, fiołka. Parę innych skarbów. Zaraz, coś tam było. A, receptura. Dobra, myślałem, że jakiś quest mi się trafił. Schemat kadewańska. Dobra, tam są jeszcze kolejne trupojady. Mógł się nimi zająć. Jeszcze więcej będzie ciekawych do wykorzystania...
schemacików i nie schemacików. Dobra, chodźcie, czekam na was. No nie lubią srebra. Jeszcze bym wziął olej, nałożył. Nie mogę nałożyć olej. Chociaż, czy jest sens na ostatniego? No właśnie, na ostatniego po co męczyć się? Dobra. Serce potwora. Dobra, no to mamy. Umyty jeszcze na dodatek, w rzece się umyłem. Ale spodnie kawalerz Systy. No niby spoko, no ale kurna za słabe to. To ciekawe, kurtka łowcy nagród. Ale też nie. No cóż, no trzeba się pogodzić. W życiu nie wszystko jest na tyle dobre i fajne, że można to na siebie założyć. Choć miałoby się chrapkę. Dlatego może już przejdę na drugą stronę rzeki do płotki. I chyba to by było tyle z tego miejsca. I chyba mamy prawie 20 minutę odcinka. Także mi się wydaje, że możemy już znikać. Będzie wtedy to już koniec pierwszego... Znaczy prawie będzie koniec naszej pierwszej lokacji, czyli Biały Sad. Prawie został wyekspiony. Tutaj choć zostało jedno miejsce, tutaj zostało już 4 pytajniki, ale wiecie co, na spokojnie, poza odcinkiem się tym zajmę, albo gdzieś na odcinku, zależy czy będziecie chcieli, żebym to dokończył na odcinku. To już jest wasza decyzja. A my idziemy z Wesmirem opuścić Biały Sad. Oczywiście nie na zawsze. Tyle plus. Bo ja jeszcze tego miejsca nie chcę opuszczać, choć najpierw pójdę do kupca. Panie kupcze. Witajcie. Witajcie! A teraz poka mi swój towar. Bo ja jeszcze będę chciał od siebie coś wziąć. Kurteczkę masz, masz spodnie, masz to. Nie wiem, to się na pewno jeszcze, czekajcie. To może tak będzie. Spacja, spacja, spacja. Spacja, 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 spacja. No, a to już nałożę tutaj. I co ja tu jeszcze mogę kupić? No, to już kupiłem. Spodnie. A mogę. I w sumie... Dobra, niech będą spodnie. Tymczasowa rękawice będą jakie będą, ale obiecuję, że ja wyekspię tą zbroję. Uważaj na siebie. Czekaj, nie uważaj na siebie, bo my się jeszcze zaraz pogadamy. Mi się, ej. Tu temeris, tak? Temerskie spodnie, temerskie buty, temerska zbroja. I guess I like it. Możecie powiedzieć o mnie czarni co chcecie, ale Temerczycy mają lepszą zbroję od was. Bo wy wyglądacie jakbyście na wadze kurna dostali 50 plus kilo. And I don't approve it. Siła ataku, szansa na podpalenie, wytrącenie z równowagi. Moc znaków. Za bardzo moc znaków mnie nie rusza. Poza tym I want gloves. 15, 24, 22, 35? Ubiłem, jak możecie mówić co chcecie, ja uważaj na siebie. Według mojego prywatnego... według mojego, jakby to powiedzieć, dla mnie ubiłem interes życia, mam zbroję na maksa. Jeszcze jak ulepszę te wszystkie miecze i tak dalej, albo będę miał jakieś nowe miecze, rzucę okiem. To już w ogóle. No cóż, straciłem hajs, ale jak dla mnie interes ubity. Pełna temerska zbroja. Wyglądam git majo majo, jakbym miał taką kurtkę krótką. A zatem idziemy teraz do... Idziemy do Wesmira, który siorbie sobie piwo. A bym siorbał herbatę, gdyby mi się nie skończyła. Yennefer jest w Izimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Powiedz mi. Jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Chyba też utrata palców też ich świerzbi, szczególnie tego po prawej. Sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz.
Wiesz, no, mamy to do siebie, że lubimy kłopoty dość na siebie przenosić. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! O mój Boże. Ja pierdolę. Oho. No i tyle było, kurna, z tego. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Boże, jak mi się ten medalion baguje. Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Gościu. Obiecał odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Gościu, ja mam twoją zbroję, co ty chcesz ode mnie? My nigdzie nie idziemy. Jakbyś się bił z własnym bratem normalnie. Wy też zostajecie. Zobaczymy. Powiem tyle, jak ja widzę, że... tak. O mój Boże. Powiem wam tak, przez to, że są... Znaczy inaczej, zanim zaczniemy bijatykę, to powiem tak, że przez to, że ten miecz ma, to, ma te całe te zapisane runy i się świecą, to wygląda to tak badass, że spodziewajcie się tyle. Jak opuszczę pauzę, to ci wszyscy ludzie zginą. Oni nie będą mieli dzieci, nie będą mieli rodzin, nie będą mieli głów, nóg, a nawet nie będą mieli pitoka. Wszystko im po prostu zniknie w sekundę. Zaprezentuję. Nie ma ręki. Nie ma głowy. Nie ma nogi. Nie masz, kurwa, dzieci. No on też nie ma głowy, dobra. Nic nie było. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Kobieto, jesteś pijana. O czym ty tu mówisz? Jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! O mój Boże, nie zżygaj się. No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. Mhm. Takie życie, no. Oho, czarni. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Oho, czyżby Yennefer? Włosy wszędzie poznam, kurde. Wymówki, wymówki. Całe te. I Yennefer? Ale jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Nie znam cię jeszcze do końca. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Oj, tam się umyję. Nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Skąd ten pośpiech? Czemu właśnie w zimie? Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja. Ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Mhm. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów.
Stąd ma taką nazwę. Zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Pewnie oczywiście była takie zlecenie, że normalnie chłop by się mył w pieniądzach. Ogólnie zlecenie, którego szkoda żałować, a jak pewnie zlecenie, którego szkoda nie żałować, to chodzi o pieniądze. Mógłbym, no choć nie jestem pewny, mogę wysłuchać, jeśli mi nie utnie jaj na pierwszym spotkaniu. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebin Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Żegnaj, Wesmirze. Będę cię pamiętać jak mojego starego. Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. A więc, widzowie, czeka nas nowy region, Cesarstwo Nilfgaardu. Żegnaj, Wesmirze. Jeszcze się zobaczymy, kiedy będzie kolejne fajne zlecenie na gryfa, którego potniemy i zgwałcimy. Nie, no. Po prostu będzie fajny hajs. Wtedy wypijemy sobie piwko, jakieś winko. Albo jaki inny trunek dostępny na rynku. I jest... Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem... Vicaro! Już! Zaraz, tak szybko dziki gon? I się nie spodziewałem, że oni tak szybko się pojawił, kurde. Ledwo, kurna, wjechaliśmy w jego sadu, już dziki gon biegnie. Za nasze dupy. Ja pierdzielę. I szczerze nie spodziewałem się takiego zakończenia Białego Sadu. Tylko, że wychodzimy stamtąd, co nie? Że będzie nas dziki gon gonił. Ała, no po twarzy to już nic nie będzie miał. Nawet go mapka nie pozna. Chyba, że po czym innym. Aha, nie pokażę. Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. Dobra, udało nam się uciec. I widzę, że czeka nas bardzo ciekawa kontynuacja w odcinku 7. Oczywiście, wy pewnie wiecie. Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok. Ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Ja wiem, że to Jaskier opowiada, spokojnie. Dowiedziałem się. O, my ci jesteśmy. Pewnie waliło od nas krwią na kilka kilometrów. Dobrze, że nie widać jego krocza. Znaczy, no, nie powiem czego. No! Kobietki mnie były! Moje fanki! Może być. Znaczy, może być. Mam być tak wypocowany, że aż... Co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Przepraszam, no. Kledwin,
Proszę waszmość ogolić baczki na pół cala. Jeśli mogę spytać, tak to jest nie tak z moją brodą. Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać. No dobrze. Będę musiał się z brodą na razie pożegnać, no. Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Waszmość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie. Należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu. I brzytwę na gardle. Ludzie zginęli w walce, jak to żołnierze. No pytanie, czy ja chcę mówić naprawdę, co się wydarzyło, czy nie? Tam... Zabił ich dziki gon. Zabił ich dziki gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy? Geralt. Myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. No, Redlingowie. Można was umyć, ostrzec i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie. Nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia. Dobrze. Dobrze. Teraz waszmość raczy się odziać. W sumie nie było co mówić młodzikim gonie, bo by w sumie nie uwierzył. Dziękuję panie za oglądanie mi brudki. Choć ja używam bardziej wyspecjalizowanych sposobów nazywających się golarka. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. Czyli mogę wybrać sobie. A gdzie moje ubrania? A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. Dostaniecie po audiencji. Czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. No cóż, to by mi się wydaje, że to będzie na tyle. Jak na odcinek kolejny, szósty. Myślę, że na tyle wystarczy. Co do stroju, wybierzemy go później, bo już jest 38 minut odcinka, nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie. Także do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, będzie kolejny odcinek z przygód Geralta. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao! Dlaczego Geralt ma blond włosy? Co jest?